Podcast Artur Markiewicz. Podcast o ludziach, o branży, o technologii. Tym razem w nieoczywistych okolicznościach konferencji Infrasec. Oto moje krótkie sprawozdanie z tej konferencji. Usłyszysz tutaj najpierw uczestników konferencji, później organizatorów, później partnerów community i na końcu partnerów biznesowych. Miłego słuchania. Mam nadzieję, że zbiliśmy piątkę na konferencji. Jak nie, to niedługo będą kolejne. Cześć. Nazywam się Artur Szybowski, spółka kolejowa PKP. Ciekawe opowiadał kolega Cezar Cichocki na temat podejścia do NIS-u i przystosowania się i zgodności do tego z wykorzystaniem jakichś tam narzędzi w sturnie. Sposób prezentacji był perfekcyjny. Umiejętnie to umie sprzedawać nawet jeżeli nic. Wyspa zarządu, która się później łączy w procesy. Tak. To jest jak też... my byśmy sobie tego życzyli. Rozwiązanie jest bardzo, to podejście wyspowe to jest odwieczny problem właśnie patrząc na konferencję Infrasec, jest właśnie takim problemem, czyli że każda czy OT, czy IT żyje w innych, na innych wyspach, na innych planetach nawet nie wiedzą, że ze sobą funkcjonują, tak, albo muszą funkcjonować. Przypadek chyba dobry, jeżeli mówimy o kolei z ostatniego czasu, czyli Newagu, jest bardzo dobrym przykładem, kiedy się okazuje, że automatycy czy kolejarze zaczynają się dowiadywać, co to jest IT, dowiadywać się, co to jest właśnie pewne feature'y związane z IT i dlaczego jest to tak ważne. Więc ten aspekt wydaje się w rzeczywistości kluczowy jednak. Fajnie to buduje tą świadomość pomiędzy tymi dwoma różnymi światami. Ale sprawa Newagu pokazała jeszcze jedną rzecz. Jak dużo informacji można się dowiedzieć o tym, jak w ogóle działa kolej, jak działa informatyka na kolei, co to jest bezpieczeństwo. Z tych publicznych dostępnych materiałów, które bardzo rozszerzyły wiedzę ludziom. Także powinieneś się cieszyć, bo to jest łatwiej będzie ci pracować z nimi. Ależ dokładnie tak. Z przykrością muszę to powiedzieć, że się cieszę z tego przypadku Newagu, bo on otwiera oczy. Tak jak słynne WTC i dwie wieże i data center w jednym budynku i w drugim. Tak? Złożenie się jednego budynku i data center za moment spowodowało, że firmy przestały istnieć wiele wtedy. Tak samo tutaj ten przypadek właśnie dociera do kolejarzy tych, nazwijmy, starszej daty, pokazując jakie to jest zagrożenie i ryzyko. Że te komputery mogą popsuć pociąg i że nie da się ignorować, że one tam są. Że pociąg to nie jest komputer, tylko to przyjeżdżająca serwerownia z setkami danych, łączy. To są jeżdżące serwerownie po Polsce i trzeba być świadomy, jakie to ma znaczenie i ryzyko. Tak? Patrząc z perspektywy tych przypadków, które były w ostatnim dwóch latach, kiedy wypłynęły, nagle się okazało, że jeden z dostawców rozwiązań miał zdalny dostęp przez GSM-a z loginem jakimś prostym oczywiście i można było podglądać pracę pociągu, technicznie kamery czy mikrofonów, które tam były w środku, tak? Mamy, przypomnę, od dwóch lat pewną sytuację trudną za granicą, a te pociągi przewoziły transporty wojskowe i inne, tak? Życie na kolei ma swój smak. Chociaż słyszałem ostatnio, ktoś bardzo fajnie chwalił, że tak powiem, ciekawe aplikacje, które powstały do rezerwacji biletów. Idzie kolej do przodu. Nie ukrywam, że to pomaga bardzo w odosobnieniu w pociągu, kiedy możesz sobie wybrać jedną celę dla siebie i jest szansa, że przynajmniej na starcie nie będzie nikogo z tobą. Świetny feature. Słuchaj, pytanie, czy nie można zrobić patentu a propos tego, co mówisz, że przykupujesz jeden bilet, pięć innych rezerwujesz i cały czas wstrzymujesz tą rezerwację nie opłacając ją. Tak, że nikt inny nie może zarezerwować tego biletu. Nie wiem, na jak długo działa blokada, ale może to jest metoda, żeby mieć pusty wagon później dla siebie. Tego będą słuchać ludzie, którzy są ciekawi, jak pewne rzeczy działają. Jak znajdziecie rozwiązanie, napiszcie poniżej. Jeden disclaimer, procedura chargeback nie wchodzi w grę, bo to jest zbyt prosta. Dzięki, Artur, za rozmowę. Dzięki. Nazywam się Daniel Wolnik, a jeśli chodzi o to, co było dobrego, myślę, że na pewno fajna była prelekcja, która dotyczyła NIS 2. Świetna też była z Instytutu Morskiego, już nie pamiętam do końca jak nazywała się ta konkretna prelekcja, ta konkretna osoba, ale też super. To są chyba takie, myślę, że dwie rzeczy, dwie prelekcje. Na tych udało mi się być. Nazywam się Wasyl Zabolotny. Ciekawe było na konferencji też, że te pojednania
Operation Technology i IT Technology. I to połączenie i rozwiązanie, jakie było nowoczesne, ale kolejne idzie, będzie pracować dalej i słuchać, co będzie dalej dzisiaj na konferencji. Maciej Bartkowski, najciekawszy pan pułkownik, profesor, który opowiedział nam truizmy, o czym co wszyscy wiemy, a i tak robimy cały czas, a szczególnie te osoby narażone na ekspozycję umieszczają w social mediach bardzo dużo danych o sobie, o rodzinach niepotrzebnych. Super rzecz, mówiąc o tym, co wszyscy wiemy. Cześć, Piotrek Ziętek, szef biura Compliance, Bezpieczeństwa i Ryzyka w Tauron Obsługa Klienta. Co ciekawego na konferencji? To tak naprawdę to rozmowy kuluarowe. To chyba jest najciekawsze. Natomiast świetna była debata na temat automatyzacji procesów. Kacper Kulczycki. Co dzisiaj ciekawego? No, na pewno interesujące jest to, że robi się ruch i podważamy stare podejście do OT, czyli stare modele versus to, co dzisiejszy świat przynosi i to, że OT dawniej odcięte od internetu, nagle staje się elementem internetu. Nie mówiąc oczywiście buzzwordzie, że jeszcze dochodzi artificial intelligence, które każdy chciałby dzisiaj wepchnąć do tego wszystkiego. Gdybyś miał wysłać AI na któryś panel dyskusyjny, to na jaki byś wysłał, żeby zdobyło najwięcej wiedzy? To dobre pytanie. Podejrzewam, że i tak by się niczego sensownego nie nauczyło, jedynie to, że my użytkownicy nie potrafimy efektywnie korzystać z tego, co już mamy. Na który panel idzie Kacper? Wiesz co, jeszcze nie zdecydowałem. Tak naprawdę jakieś tam mam dwie rozterki, gdzie się wybrać, ale za chwilę dopiero będę się zastanawiał ostatecznie, na co się wybrać. Jakiś ciekawy gadżet? Nie mam, na razie. Konferencja super, sporo firm, które też prezentuje jakieś zagadnienia techniczne. Zamierzam pójść na generalnie projekcje związane z AI i cyberzagrożeniami w tym obszarze dla OT. Nie wiem, nie znam, nie rozumiem. Rafał Łaba, Stadler. Rafał, jak konferencja, co ciekawego dzisiaj wynosi stąd? Znaczy, na pewno wynoszę dużo gadżetów, czy nie, ale jest fajnych parę firm takich technicznych dla OT, dla bezpieczeństwa, co nie dla cyberbezpieczeństwa w OT przemyśle. Także... Coś super nowego dla Ciebie? Coś, co pierwszy raz widzisz? Albo tak głęboko dało się pogadać? Znaczy, jest parę firm takich, tak? Rozwiązania, które czysto teoretycznie każdy o nich wie, ale nie każdy wie, jak wykorzystać. Witamy w naszej branży bezpieczeństwa. Dokładnie. To tyle od naszych uczestników konferencji. A cóż na ten temat mieli do powiedzenia organizatorzy? Dzień dobry. Tak, idziemy zgodnie z planem. Nazywam się Filip Walicki i odpowiadam za budowanie tego programu i konferencji InfraSec. Zaczęliśmy od gości specjalnych, gości z zagranicy. Teraz kończymy tak na dobrą, zakończyliśmy już sesję plenarną, przeszliśmy do ścieżek równoległych. No jeszcze przed nami bardzo dużo dzisiaj atrakcji, między innymi wystąpienie przedstawiciela Dragon Sector, czyli obecnie bardzo, bardzo gorącego tematu pociągów Newag. Gratuluję budowania agendy, do później. Przedstaw się i co robi dzisiaj Przemek na konferencji? Ty robisz reportaż? Jesteś reporter na tropie. Reporter na tropie, cybertropie, zbieram ślady. Co to się wydarzyło, że jest konferencja? Przemek. Przemek Gamzyk i Benszyn. No my to otwieramy sezon konferencji Cyber Security. Po feriach konferencja InfraSec w 8 wydaniu, a ja prowadzę sesje i panele, animuję dyskusyjne. Bo mamy i prezentacje, i panele. Twoja ulubiona konferencja w skali całego roku, taka, na którą najbardziej czekasz, najbardziej ją lubisz. Ty jako Przemek. No, wiele jest takich, to mi ciężko wybrać, bo to... Ta jedna. Wiele mam szukamy takich, tej jednej, jedynej. Wiele mam takich, co od lat robiłem i no, tu jest duży sentyment, ale taka specjalna to nie jest Cyber Security, bo mamy taki nowy projekt, którego jestem bardzo ciekaw, bardzo taki
skomplikowany, trudny, ale ciekawy, to jest AI Summit Polanco. Tym, jak lepiej rozwijać AI w Polsce. Jak budować współpracę między przedsiębiorstwami, a startupami AI, które często gdzieś robią coś na świat, a nie widzą tych firm w Polsce i odwrotnie. Dzięki, Przemku. Przedstaw się i powiedz, dlaczego dzwonić dzwonkiem i zadzwonię jeszcze raz. To jestem Weronika i dzwonię dzwonkiem, bo nikt nie patrzy na agendę, zegarki i nie idę na sesję. A jaka teraz sesja? Mamy sesję równoległą 1 i równoległą 2 na parterze i pierwszym piętrze, więc logistyka tego przedsięwzięcia jest wymagająca dla uczestników. Dawid, z punktu widzenia organizatora, jak konferencja? Nasza bardzo udana, ja z niecierpliwością czekam na wystąpienie pana Piotra Wieczorka z Neuki. Ale również na sam koniec i Dragon też jest tutaj, wszyscy mam nadzieję, że zostaną do samego końca, bo zapowiada się ciekawe wystąpienie. Także zapraszam serdecznie. W skali wszystkich eventów, które organizujecie, który jest twoim ulubionym? Oczywiście Infrasek, bo ja robiłem promocję. Dzięki. Cześć, przedstaw się i powiedz, jak dziś ta konferencja z punktu widzenia organizatora dla ciebie? Agnieszka Wielądek. Konferencja absolutnie fantastyczna, ale przede wszystkim ze względu na uczestników, którzy są naprawdę bardzo szczególnie wyjątkowi. Poza tym znamy się z różnych innych również wydarzeń i mam troszeczkę takie wrażenie, że po prostu spotykamy się tutaj tak trochę ekspercko, ale też bardzo rodzinnie. Udało ci się być na jakiejkolwiek prelekcji dłużej niż 10 minut? Jest to dość trudne, ponieważ jest tylu fantastycznych znajomych, że właściwie troszeczkę skaczę. Natomiast tak, rzeczywiście świetna prelekcja pana pułkownika Deli i czekam już na debaty. Co, konferencję mówią prowadzący i prelegenci? Cezar Cichocki, szef Centrum Kompetencyjnego OpenBiz. Jak ci poszła dzisiaj prezentacja? Myślę, że nieźle. Trochę ludzi podziękowało, trochę gratulowało. Było fajnie. A dla ciebie co najlepszego było w tej dzisiejszej prezentacji? Chyba kompleksowość podejścia do zagadnień wymogów NIS-2 i tego, jak je rzeczywiście zaimplementować, a nie robić kolejne papierowe firewalle. Jakieś plany co do kolejnej jeszcze preski na dzisiaj? Coś jeszcze? Czy tylko networking? Dzisiaj tylko networking, na imprezkę nie idę, za to jutro 14:30, 2 godziny warsztatów i pokażemy mnóstwo naprawdę fajnych rzeczy. Dzięki. Waldek, prowadzi dzisiaj panel dyskusyjny, jak sobie go wyobrażasz, jaki będzie jego efekt? Cześć Arturze, dzięki za chwilę głosu. Zakładam, że to będzie panel moderowany tylko przeze mnie, więc trudno mi powiedzieć, o czym będą mówili poszczególni uczestnicy. Natomiast zależy mi na tym, żeby to było w miarę niezależne od poszczególnych dostawców. Raczej, żeby była mowa o rozwiązaniach typu pomysł niż konkretne rozwiązanie technologiczne. A wiodący, dominujący temat tego? To muszę się posiłkować ściągawką cyberbezpieczeństwa, IT, OT, synergia zespołów i optymalizacja narzędzi dla lepszej ochrony. Synergia, najlepsze co można nas spotkać przy tej dyskusji. Tak, jest takie słowo kluczowe ostatnio i używane bardzo często, nadużywane synergia. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Przedstaw się proszę i powiedz, o czym będziesz mówił dzisiaj na konfie. Piotr Wieczorek. Będę dzisiaj mówił o cechach, szansach i zagrożeniach technologii chmurowej AI w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Oprócz twojego wystąpienia na konfie, co jeszcze ciekawego dzisiaj masz w planach? Oczywiście Dragon Sektor. Pozdrawiamy Dragon. A co o konferencję mają do powiedzenia przedstawiciele partnerów community? Krystian Pastor, jestem tutaj z ramienia ISA Polska, a my tutaj w ramach jakby swojego stanowiska prezentujemy naszą organizację i próbujemy pozyskać nowych członków, jak i też przedstawić nasze inicjatywy i projekty. Szukam jakichś dziewczyn z Cyberwoman Community, znacie może jakieś? Właśnie trafiłeś. Jest nas 4, wszystkie z rady programowej. Cyberwoman Community, co to jest? A to jest najfantastyczniejsza stowarzyszenie, nie wiem, wspólnota, społeczność. Wspierająca kobiety. Która tak naprawdę jest taką pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, która skupiła kobiety z obszaru cyberbezpieczeństwa.
połączyła i tak naprawdę sposób, w jaki się ta inicjatywa rozrosła, bo to właśnie mówię, to tak nie wiadomo jak wyjść, od którego momentu, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, bo nagle okazało się, że jest ogromna potrzeba na wymianę doświadczeń. Zajmujących się cyber. Tak, takich doświadczeń właśnie profesjonalnych. Bardzo dużo inicjatyw tutaj koleżanki organizują. Dla młodszych, takich mniej doświadczonych koleżanek, dla dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przygodę z cyber, dla tych, które chcą, mają świetne pomysły, też mamy taki konkurs, także rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to strzał w dziesiątkę i prężnie działająca społeczność, która wspiera kobiety w cyberbezpieczeństwie. Ale wspieramy się też mężczyznami, żeby nie było. Tak, mężczyźni zawsze mogą nas wspierać, żebyśmy osiągały sukcesy w obszarze cyber. A my też uczymy się od nich. Próbuję znaleźć taki wątek, bo z jednej strony jesteśmy na Infraseku, z drugiej strony mamy przedstawicielki Cyberwoman Community, które współpracują, organizują konfę, albo były prelegentkami, jak to nasza koleżanka po mojej prawicy. To moje pytanie jest, czy jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie się łączy ta konferencja i Cyberwoman Community? Tak, jednocześnie jesteśmy członkiniami CSO, czyli Stowarzyszenia Dyrektorów w zakresie cyber. A w ramach tej inicjatywy utworzyliśmy taką własną podgrupę wspierającą kobiety w tym zakresie. Dokładnie. Także jest to merytoryka, tak, doświadczenie, profesjonalizm, a my jeszcze dołożyliśmy wspieranie kobiet. Spotykacie się jeszcze z opiniami, że ktoś mówi nie da się, a wy mówicie chyba nie byłeś z nami w jednym projekcie? No jakbyś to ujął najlepiej, to właśnie tak. Jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Coś jeszcze? Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć. Organizujemy różne spotkania, prezentacje, a przede wszystkim niedługo... Już ruszyliśmy z konkursem, trzecią edycją na Rising Star, więc zapraszamy koleżanki, kobiety, dziewczyny, które się zajmują cyber, do uczestnictwa w naszym konkursie. Oczywiście wszystko na LinkedInie pod naszą Cyber Woman Community. Tak. Nagroda bardzo fajna, studia podyplomowe na Kozimińskim w zakresie cyberbezpieczeństwa. 29 lutego rano była premiera materiału z Aleksandrą Kornecką, o którą też pytałem o to, jak to było być Cyberwoman Community i Rising Star. Dobrze to powiedziałem? Tak. Dobra, tak. Do kiedy mogą dziewczyny składać? Do kwietnia, tak, z tego co pamiętam. Także miesiąc mają spokojnie na zgłoszenie się. Pierwsze zgłoszenie, pierwszy formularz, bardzo prosty, zachęcamy i te nieśmiałe dziewczyny, i te pewne siebie, i te z drobnymi projektami, z własnymi sukcesami. Wszystkie serdecznie zapraszamy. Publikujecie na LinkedInie te, którym się nie udało, albo w ogóle spieprzyły całą sprawę podczas rekrutacji? Nie ma takich dziewczyn. Wszystkie są naprawdę super. Macie jeszcze jakieś wątpliwości, że się nie da? Nie. To było pytanie do słuchaczy. Ja wiem, że wy jako dziewczyny nie jesteście w stanie powiedzieć, że się czegoś nie da. Infrasek miała być rozmowa z jedną koleżanką, wyszło z czterema. Ale za to jakimi? A jak chcesz wiedzieć jakimi, to szukaj. Cyberwoman Community, CSO Council albo jaka dowolna inna konferencja branżowa. Kasia. Ala. Agnieszka. Co dzisiaj się podobało najbardziej na konferencji? Wykład Agnieszki Kawęckiej. Przede wszystkim specjaliści dużo mamy na rynku, więc szaleństwo. Twój wykład się podobał. No to ja się cieszę, że się podobał. A ja potwierdzam, że się podobał. To cieszę się jeszcze bardziej. Tak jak mówiłam, motywuje podwójnie. Wiemy, że jest co robić i temat jest ważny i istotny i trzeba o nim mówić. Potwierdzasz? Potwierdzam. Aga to właściwa osoba na właściwym miejscu. Merytoryka. Dobra, na jaką jeszcze prezentację czekacie albo warsztat? Już dzisiaj kończymy chyba. Już cały dzień to jednak jest męczący. No to kończymy. Generalnie to wspieramy jeszcze Cyberwoman Community. Właśnie. Adam Mizerski, Izaka, Katowice Chapter. Adam, przedstaw się. Cześć, Adam. Cześć, Adam. Adam, co ciekawego dla Ciebie na konferencji dzisiaj? Znaczy, dla mnie ciekawa jest przede wszystkim cała kwestia związana z OT jako takim. Ja jestem przedstawicielem sektora bankowego, więc powiedzmy te kwestie związane z bezpieczeństwem IT jako takim
No, powiedzmy, zajmuję się tym od wielu, wielu lat. To jest ta część związana właśnie z technologiami przemysłowymi, no jest takim pewną działką dla mnie do odkrycia ciekawą. Więc można powiedzieć, że wszystkie prezentacje, które mówiły o części technicznej związanej z bezpieczeństwem technologii OT, no są dla mnie interesujące. Jaka kolejna konferencja w tym temacie dla Ciebie? No, ja przede wszystkim zapraszam na CyberTech Festiwal do Katowic, gdzie również ta tematyka związana z bezpieczeństwem technologicznym będzie kontynuowana. Konkretna data, konkretna nazwa jeszcze raz? CyberTech Festiwal, natomiast daty nie pamiętam. Maj. 14-16 maja 2020. Jak dobrze, że mamy Piotrka w okolicy. 14-16 maj. 14-16 maja w Katowicach konferencja CyberTech Tech Festiwal. Dzięki, Piotrek. Adam, co tam będzie takiego super ciekawego? No, będziemy mieć 3 dni ciekawych prelekcji i konferencji, które się będą odbywać w fantastycznym podziemiach Muzeum Śląskiego, to też w ramach takiej ciekawostki. Tematyka będzie w pewnym sensie analogiczna, to znaczy generalnie będzie związana właśnie z bezpieczeństwem sieci przemysłowych, więc szczegóły z programu się teraz właśnie materializują. Więc jeszcze do końca, że tak powiem, nie powiem, jakie będą wystąpienia, bo one są w trakcie ustalenia, natomiast zapraszam na stronę, tam niebawem będzie program gotowy. A co o samej konferencji mówią partnerzy biznesowi? Grzegorz Mach, EMS Partner, fantastyczna konferencja, doskonała organizacja, piękne panele, więc polecam szczerze do następnej konferencji. Edyta Smoleń, firma Koncert. Konferencja bardzo fajnie, dużo ludzi, dużo specjalistów. Przyjechał pan generał wojskowy, przedstawił bardzo ciekawe, opowiedział bardzo ciekawie o stronach społecznościowych. Dużo się dowiedziałam. No, chciałam pójść na OT, żeby zobaczyć, co tam w OT nowego się dzieje. Zobaczymy, może mi się uda do końca. Cześć, Paweł Śmigielski, Stormsheet. Co masz takiego najlepszego, po co warto przyjść do Ciebie i przegadać to jako klient, jako partner biznesowy? Z jednej strony mamy zaawansowane rozwiązania do ochrony sieci, a z drugiej strony też mocno angażujemy się w działania edukacyjne. Mamy program dla uczelni wyższych, bezpłatny, kształcenia studentów w obszarze bezpieczeństwa sieci. Na konferencji na jaki wykład idziesz i dlaczego? O, dobre pytanie. Właściwie tu ciężko jest wybierać. Natomiast konkretnie na pewno na Dragon Sector, ale to już jest taka wisienka na torcie, bo nie byłem na OmyHacku. Tak, na pewno to jest numer jeden, a w międzyczasie będę sobie wybierał sesję. Czym się zajmujesz i dlaczego twoje urządzenie backupowe działa i jaka jest w nim magia? Cześć, Darek Nowak, właściciel firmy Pace Poland. Magią w naszym urządzeniu jest to, że wykonuje backupy w sposób automatyczny, także dla technologii legacy, czyli automatycy bądź działy utrzymania ruchu, które de facto nie mają czasu na wykonywanie tych rzeczy, teraz zwalniają mnóstwo czasu. Czyli pan automatyk, pan brygadzista na linii może podejść do komputera, włożyć, zrobić kopię i iść dalej. W najgorszym przypadku użycia. Dokładnie tak, a co więcej, jeżeli komputer zostanie zaszyfrowany, w 3 krokach można go otworzyć, wykonując boot z tego urządzenia. Dzięki, Jona. Sebastian Paczkowski. Co robisz na konfie? Reprezentuję firmę Techniska i rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie sieci przemysłowych, systemów OT, ICS. Najbardziej ulubiony typ projektu, problem u klienta, który najlepiej się rozwiązuje? Problem, w którym do stołu siada zarówno członek zarządu, szef działu utrzymania ruchu, bezpiecznik, administrator i tworzymy wspólną pracę i widzimy wspólny cel, do którego dążymy. Zawsze jest tak kolorowo? Tego bym sobie życzył. Niestety jest to promil. Ale na konfę przychodzą różni ludzie z różnych miejsc i wiele opinii mówi o tym, hej, coraz łatwiej jest nam to IT, OT, IoT pogodzić. Podzielasz tą opinię? Jak zawsze w naszej branży, trzeba powiedzieć, to zależy. Chciałbym wierzyć, że osoby, które przychodzą na konferencję, to jest 100% reprezentacji
osób, które funkcjonują w obszarze cyberbezpieczeństwa w Polsce. Niestety tak nie jest. Nie każdy dokonuje analizy ryzyka, nie każdy rozumie, po co ta analiza jest potrzebna, tylko zajmuje się bieżącymi sprawami, więc wymiana doświadczeń jest niezmiernie ważna. No i to jest ten element taki, który sprzyja właśnie w ramach tej konferencji. A ktoś, kto będzie się specjalizował w tym, co się nazywa OT, czyli sieci przemysłowe i bezpieczeństwie, dzisiaj ma tylko ambicje i silny grunt, wie jak zainstalować Windowsa, ale ma ogromną presję na naukę. 2 lata, 5 lat doświadczenia nauki i robi się super wymiataczem? Ciężko mówić o wymiataczach, bo tak jak przed chwileczką spotkałem się z jednym z ekspertów od nas z organizacji, jak zrobił test Gallupa, to jako pierwszy punkt miał ciągła nauka. Więc tutaj nie siedzi się na laurach, tylko cały czas się uczysz. Warto wyjść troszeczkę spoza komfortu polskiego. Mamy metodyki, mamy standardy, uczyć się od najlepszych ekspertów międzynarodowych, ale w Polsce też mamy miejsca, my też prowadzimy własne szkolenia, ale też no, warto jeździć na szkolenia, słuchać praktyków, niekoniecznie osoby, które zajmują się stricte i wyłącznie pisaniem procedur. Długo jeszcze będzie tak, że to OT to będzie jakaś taka ta brzydsza, ładniejsza siostra od IT? Czy to za chwilę będzie to samo? W mojej ocenie coraz częściej jest to odczarowywane, ale zadajmy sobie pytanie, co chronimy, za co wystawiamy faktury i co monitorujemy. Jeśli odpowiedź jest taka, że no jednak ten proces wytwórczy jest dla nas ważny, to warto zwrócić uwagę, czy adekwatnie do IT dobieramy do tego środki zapobiegawcze i zabezpieczenia, więc przed nami jest duża rewolucja. Rewolucja mentalna, rewolucja dotycząca chociażby dostępu do 5G. Na dzień dzisiejszy wiemy, że sieci OT powinny być, z naciskiem powinny być galwanicznie odcięte, nie powinny mieć dostępu do internetu, jednak no, jest postęp technologiczny, wiemy, że są rozwiązania dotyczące właśnie komutacji też i dostępu do rzeczy chmurowych. To jest przyszłość, ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że skupiamy się tu i teraz na tym, co jest zamknięte jakby w black boxie. Gdy będziesz miał 100% czasu, 100% podzielności uwagi, dostałbyś wszystkie materiały z tej konferencji, to który materiał byś obejrzał z notatnikiem, żeby sobie robić notatki, bo uważasz, że byłby dla ciebie najwięcej wnoszący z tej konfy, o ile pamiętasz całą agendę? Agenda jest zacna, aczkolwiek powiedziałbym, że najbardziej wartościowe są panele dyskusyjne, w których niestety nie mogę we wszystkich uczestniczyć, ale są panele na przykład dotyczące w jaki sposób zyskać optykę w ramach Security Operations Center na obszar OT. Jak to zrobić rzetelnie, nie efektywnie, a nie efektownie. Wiem, że masz to doświadczenie w SOC-ach, w budowaniu, tworzeniu, świadczeniu takiej usługi. Czy według ciebie standardem może być to, że jeden SOC, jeden zespół ludzi, zespół narzędzi służy do monitorowania bezpieczeństwa i zarówno w części tej stricte biurowej, jak i w tej części produkcyjnej? Da się tak zrobić, żeby to były jedne ekrany, jeden system, jeden zestaw ludzi? Wszystko zależy, w jakim modelu funkcjonujesz. Na rynku funkcjonuje kilka modeli. Jeden to jest taki, że masz kompetencje, możliwości i budżet na budowę własnego SOC-a. No to jest jeden komponent. Drugi to jest taki, w którym funkcjonuje SOC dla IT, ale też masz ekspertów, którzy rozumieją obszary i wyzwania dla OT. Na świecie zazwyczaj jest to jednak dzielone, aczkolwiek są miksy i hybrydy, w których funkcjonuje to ze względu na to, że no jednak dysponujesz ograniczonymi zasobami i musisz się w nich po prostu poruszać. Mój mistrz od OT, od tłumaczenia tego, czego nie rozumiem no, w zakresie OT, Seba Paczkowski, dzięki za rozmowę. Mirek Szymczak, firma Nomios. Co robisz takiego, po co warto przyjść do ciebie na stoisko, żeby się dowiedzieć ciekawego, ale w takiej streszczonej wersji? Same ciekawe rzeczy robimy. Wszystko, co potrzeba w cyberbezpieczeństwie i w sieciach, czy to w modelu usługowym, czy w modelu integratorskim. Najważniejszy wyróżnik, który ty zawsze podkreślasz wszystkim, którzy rozmawiają z tobą. 15 lat doświadczenia w zakresie oferowanych rozwiązań. W zakresie produktu, Mirek. W zakresie produktu.
produkt jest trochę wtórny do rozwiązania problemu, więc wolimy, że tak powiem, najpierw zobaczyć, jaki jest problem, a do tego dobrać najbardziej odpowiedni produkt. Pomożesz wykryć klientowi incydent? Pomogę, oczywiście. Mamy SOC, mamy ludzi, którzy nad tym siedzą, monitorują, patrzą, co się dzieje przed, po, w trakcie. Dzień dobry, nazywam się Bartek Jakubowski, jestem przedstawicielem firmy Global Dots, która jest tutaj razem z firmą Cloudflare. No i przede wszystkim, czym chcemy Was zainteresować, to rozwiązania Zero Trust. Ile mam czasu? Mogę mówić. 5 sekund. 5 sekund. Rozwiązania Zero Trust Network Access, czyli udostępniania zasobów prywatnych do internetu w bezpieczny sposób, bezpieczeństwo e-mail, no i oczywiście DDoS, ochrona aplikacji, autoratywny DNS, to są wszystko rzeczy, które możemy zaproponować. Oczywiście my jako Global Dot mamy jeszcze szersze kompetencje, wszystko w zakresie bezpieczeństwa chmury, bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Jesteśmy tam mocnym partnerem, który może pomóc. Taki najlepszy klient, którego ty najbardziej lubisz, któremu najbardziej lubisz pomóc, umiesz pomóc, to z czym przychodzi do ciebie i czym się charakteryzuje? Taki najlepszy twój wymarzony klient? Najlepszy wymarzony klient przychodzi do mnie przede wszystkim z jakimiś ciekawymi, może nawet nie powiedziałbym problemami, co wyzwaniami, które chcę. Najlepiej, jeśli to by było coś nieszablonowego, co na przykład nikt wcześniej nie robił, co nie wiadomo, czy do końca zadziała, czyli coś, co technicznie jest dość skomplikowane, jest takim terra incognita, możemy powiedzieć. I jeśli przychodzi do mnie z takim problemem, ja jestem szczęśliwy, bo jestem w stanie pracować nad jakimś problemem, który stanowi wyzwanie i jeśli go wspólnie jesteśmy w stanie rozwiązać, to jestem podwójnie szczęśliwy. Czyli dzięki. To jest wymarzony klient. Dzięki. Piotr Urbańczyk, firma techniczna. Dzisiaj w trakcie sesji Roundtables omawiamy najlepsze praktyki, które są wymagane przy tworzeniu zespołu SOC dla zespołów OT. A te szafy, które pokazywałeś mi na stoisku, to rzeczywiście robi tak, że te pingi są poniżej 15 milisekund? Te pingi są poniżej 15 milisekund, one muszą być takie dla środowisk przemysłowych. Są też rozwiązania, które mamy w ofercie, które utrzymują właściwe transmisje, na przykład dla protokołu Profinet, czyli poniżej milisekundy opóźnienia. Milisekunda opóźnienia, to dużo czy mało w świecie OT? To jest relatywnie dużo. A dla IT? Dla IT to IT nie zauważy tego typu opóźnień. Idealny profil pakietu OT, jak by wyglądał, jaką miałby czas? No, każda pętla kontroli, większość pętli kontroli to jest 100 milisekund, czyli poniżej 100 milisekund musimy się zmieścić. Są systemy, które mają bardziej wyżyłowane wymagania co do prędkości, co do opóźnień. Na przykład protokół taki jak Profinet ma w swoim zestawie tryb transmisji, który się nazywa Isochronous Real Time, który wymaga opóźnień nie większych niż 1 milisekunda. I ty wiesz, jak to zrobić, jak ktoś by cię znalazł, to dostałby od ciebie informację, co zrobić, żeby te pętle, te czasy, to wszystko było dostępne, a przez to bezpieczne. Tak, a jeżeli ja nie będę wiedział, to mamy specjalistów, którzy to zrobią. Dzięki. Jak słyszałeś, drogi słuchaczu, słuchaczko, konferencja się odbyła, wiele osób było z tego bardzo zadowolonych. Czy to z samych paneli dyskusyjnych, prelekcji, z networkingu, z tego, że można porwać gadżet, a może z tego, że można wziąć inżyniera, handlowca, producenta na bok, zapytać o to, co nie chcesz, nie potrafisz, nie masz ochoty zapytać, tak w standardowych relacjach. Z drugiej strony, to jest doskonałe miejsce, żeby poznać ciekawych ludzi, ciekawie ugryźć wiedzę, bo gdzie lepiej, jak nie wśród ludzi. To tyle z relacji z Infraseka 2024, kolejny Infrasek za rok, a w międzyczasie Semafor, Confidence, KSC Forum, Incident Busters, Techniński, impreza w Katowicach w maju. Zapraszam na nie wszystkie. Cóż, jeśli coś tu wnosi dla ciebie wartość, bardzo się cieszę z tego powodu. Podcast Artur Markiewicz, podcast o ludziach, o branży, o technologii.